Cześć wam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Race Drive Grid. Mam nadzieję, że wam się bardzo podoba seria, że ją łapkujecie, bo widzę cały czas na statystykach filmów, że no może z komentarzami tak trochę słabiej, ale że też wam się podoba. No i subskrypcje. Boże, dzięki, że dajecie cały czas. Myślałem, że już zapomnieliście o mnie. Ale tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, mamy teraz robienie Europy. No i widzicie, mamy już 2 623 575 euro. Gdybym miał tyle pieniędzy w realu, Jezu Chryste. Na pewno bym nie był teraz tu, gdzie jestem. Ale wracamy do staro zapomnianego Classic Muscle z pierwszych odcinków. No. Wracamy. A, chyba nie. Nie wracamy. Jeszcze nie. Jeszcze. Bo musimy jedną rzecz zrobić. Vive Calls. Samochody musimy zobaczyć. Tak. I Washcar. Widzicie, z samochodu zniknęły wszystkie możliwe rysy. No i teraz możemy kontynuować. Classic Muscle Race. Ford Mustang, go to race na poziomie Extreme. Przyjemnie mi się gra. Bardzo przyjemnie. O, tony jakiś. A co to? Nie ma tutaj naszych kochanych przeciwników o imieniu Rick Scott i Nathan McCain? Nie ma przypadkiem? Nie ma ich tu? O jacie. Przecież zawsze oni byli. Dlaczego ich teraz nie ma? No chyba pamiętacie. Już cofnijcie się do odcinków wcześniej. Może dlatego, że to jest wersja Steamowa odświeżona. Ale nie, no to byłoby zbyt duże chamstwo, żeby zmienili grę. Na chwilę posiedzimy tutaj w środku. Ale no szkoda, że Raven Westa nie ma. No, wielka szkoda. Bo tutaj przynajmniej była, można powiedzieć, zacięta rywalizacja. Oj, auć. Troszeczkę boczek se ubiłem. A no wiecie, teraz no tak trochę słabo się czuję, jak gram teraz ten wyścig, no bo teraz by pewnie Rick Scott jechał już mi od razu już byłby u mnie na plecach. Wcale nie mogłem się wysławić, zabrakło mi słowa. A tak to? No co? Ja to po prostu sam. Nie wiem dlaczego. Ale no cóż, no nie będę płakał nad rozlanym mlekiem. Trudno się mówi i tyle. Mogę teraz tak sobie pojeździć. A jestem ciekaw, jak się jeździ stąd. Jak to się czuje. Zobaczymy teraz. Nic nie w ogóle nie wiem, gdzie jest samochód. O, beznadziejnie się jeździ. Ale to tutaj możemy pojeździć. Nie będę patrzył na samochód, ponieważ wiem, że już jest mocno obity. No, dobra. Ale no tak trochę nudno na Extreme. Bez Ricka Scotta i Nathana McCaina tutaj. Ten wyścig to jest taki trochę, nie wyścig, tylko taka przechadzka po lesie. Nie, może to naprawdę dlatego, że jest nowa wersja i usunę jej w aktualizacji to. Ale wątpię, to jest, nie, na pewno tego nie zrobili. Nie mogliby zmienić gry. Która musiałem sobie troszeczkę palce rozpostawać. Jest niemożliwe, żeby zmienili ciąg gry. Rozumiem, Raven West nie uczestniczy w japońskiej klasie. W amerykańskiej troszeczkę rzadziej, ale w europejskiej jest niezła. No, oni królują praktycznie na trasach europejskich. No i nagle ma ich nie być? To słabo. Naprawdę bardzo słabo.
Ale widzimy nie tylko minusy w tej oto sytuacji, ale widzimy także plusy, ponieważ wygrywam. Bez żadnych sesji, bez żadnych trudności. Z przyjemnością pokazując wam, Jezu, ale mi klatki skaczą jak szalone. Dla spostrzegawczych pewnie zauważyliście, że klatki mam też w prawym dolnym rogu ekranu pokazane. Nie wiem dlaczego. Naprawdę nie wiem. That is a beautiful driving. Ja to wiem. Ale ty nie miałeś beautiful driving. Po siódmym jesteś. Dobra. Tak. Tak. Pieniążki, pieniążki, pieniążki. Jeszcze raz pieniążki, a ty dostaniesz od jednego. Od dwóch. Sorry. To są honor od dwóch. Dobra. Ale to chwilka. No może nie chwilka. Dobra, już wróciłem do was. Mały tylko problem był, ale udało mi się go szybko rozwiązać. Naprawdę jesteś u przodu grupy? Nie zauważyłem tego. Właśnie cię wyprzedziłem. Jesteś szósty. No i prawdopodobniej. Ale widać, że tutaj taki opór nam stawiają Bobby Towsend, no i Serge Bronson, który już postanowił... Wow! Ale samochód mi pękł. Normalnie. No, nie wierzę. Pierwszy raz taką ciężką stłuczkę miałem. W mojej karierze na odcinku oczywiście. Przyznam, miałem kiedyś taki wyścig. Ale to tam chyba raz na multi. Nie pamiętam. Czy albo na multi, czy to zwykle. Nie wiem, czerwoną kierownicę, wszystkie czerwone cztery koła. Czerwony silnik, czerwone zawieszenie. Jedynie żółtą miałem skrzynię biegu. Naprawdę, wszystko czerwone było. Przyznam, że śmiesznie się jechało, bo nie miałem opon. Ale... no... kiepsko było. Ale na 12 osób zająłem 11 pozycję, więc jestem dobry. Dobra. Wracając do wyścigu. Już drugie okrążenie. Bardzo szybko to mija. Ja sobie na luzie siedzę, gadam z wami. Wielką przyjemność mi to sprawia. Tutaj prawą rączką tylko sobie klawisza klikam. No, przypominam, nie gram w wyścigi na wsadzie, tylko na strzałkach, jeżeli nie mam pada. Bo lewą ręką mam... ojeju! Lewą rękę mam bardziej przystosowaną do takich FPS-owych rzeczy. No... no i też na strategię. Lewą ręką na klawiaturze szaleje. Mam nadzieję, że wam też... sprawia przyjemność oglądając te odcinki, moje odcinki. Może nie są jakoś mocno popularne, może dużo osób ich nie lajkuje, ale naprawdę chcę dla tych osób, którym naprawdę się to podoba, nagrywać. Chcę to dla nich po prostu robić. Mówię, że im to się podoba. I chcę po prostu sprawić im przyjemność. Pewnie w tym gronie oglądających jesteś pewnie też ty, drogi widzu. Właśnie ty. Zwracam się do ciebie. Właśnie no do ciebie. Do osoby, która właśnie ogląda ten film. Że można powiedzieć, że to dla ciebie nagrywam. To dla ciebie męczę się. Nie wiem, z tym męczeniem tutaj troszeczkę przesadziłem, ale mam nadzieję, że sprawiam przyjemność tym, że nagrywam. Już niedługo setny film na kanale będzie. No, 100 filmów już mam. Prawie będę miał. Będę miał 100 filmów już na kanale. Przyznam, że całkiem szybko mi to minęło, to nagrywanie. Dlatego teraz będziemy ciągnąć do 200 filmów. Wygrałem już? Już mogę iść do domu? Wygrałem już wyścig? Jestem wolny? Tak, jestem wolny.
No, ty od dwóch sponsorów dostajesz. No, już prawie 3 miliony, trzech sponsorów nowych. O, znam tych sponsorów. Pamiętam, że oni chyba całkiem sporo hajsu dawali, ale nie jestem pewien. Nie, nic ciekawego nie dawali. O, to mogę dać. Tylko, że nie tą wersję. No, biorę fieto, ale biorę to i białą. No, może być. A tak to nic ciekawego, pomyliło mi się. Jak tam tym ranking 77 pozycji i spadliśmy? Jak to możliwe? No nie wierzę w to. Driver ranking 319. Chcę zobaczyć, czy jeden gracz, jedna bohater już może przystąpić do mojego teamu, że będzie chciał przystąpić do mojego teamu. Może od tego zacznijmy. Gdzie on jest? Nie, jeszcze nie chcę. Ja poluję na tego Alexa. Ale to pewnie, no on prawie ma 2 miliony tej reputacji. Ja mam 336 tysięcy. No pewnie jak do miliona dojdziemy, to uda nam się go ściągnąć. No i teraz jedziemy Klub GT wyścig. Kupujemy nowy samochodzik, 60 tysięcy to dla nas nic. I wyścig z serii Klub GT zaraz będzie mi ukończony. Tak, jak mi się uda, to skończę jeszcze na tym odcinku. No może nie. No zobaczymy. A, tutaj jest akurat... O, Hans Fischer. Tutaj może pojedźmy sobie z kokpitu. Może być ciężko, ale zobaczmy. Dobra, obczajmy to. Jedź, mordo, ty moja. Dobra. Andy Cook. Andy Cook. Albo Cook. Nie wiem. Jak to woli czytać? Jak to rozumie? Ale załóżmy, że to jest Andy Cook. Jest. Załóżmy, że to jest Cook. A nie Cook. Oj, perfidnie jednego gracza. Jeju. Odzwyczaj się od gracza. Wiecie, grałem strasznie dużo w gry multiplayer i zamiast mówić normalnie CPU albo co innego, to mówię gracz. A to jest drugi komputer. Wow, wow, wow! Instant replay. Oto zaczynamy. Znowu screenshot. A ja nie miałem aż tak zniszczonej szyby. Przecież. Chyba, prawda? Poczujmy się, jak to się jest kierowcą, który jedzie za zbitą szybą. Bez nadziei, zmieniam na to. O, tutaj więcej krajobrazu, zobaczymy. Ładniejszy krajobraz będzie. No, to ja rozumiem. Chmurki. O, nie, to nie są chmury, z których będzie padać. Ale Hans Fischer mógłby troszeczkę bardziej się postarać. Ponieważ myślałem, że on mi da jakieś takie cięższe wyzwanie, a nie po prostu przejechania. A, mamy teraz możliwość obejrzenia samochodu. To jeszcze nie jest za mocno zepsuty. Ścina. O. Dobra. Już rozumiem wszystko. Sorry, zamyśliłem się. Oj. Zamyśliłem się nad jedną rzeczą. Znasz jakiś fajny, śmieszny żart z wyrazem ścina? Jak tak? Napisz w komentarzu. No. Napiszcie w komentarzu jakiś śmieszny. Śmieszny żart z wyrazem ścina. Oczywiście, jak znacie. Będzie przynajmniej śmieszniej.
Tylko jeśli możecie, to nie o moją stronę. Znaczy, wiecie, każdy może napisać co chce. Ja to szanuję. Szanuję wasze zdanie, szanuję was. Więc miło będzie, jak będzie neutralny żart, ale też nie obrażę się, jeżeli będzie żart skierowany w moją stronę. O, Boże. Słabiutko. Beznadzieja. Sorry, ale... No nawet nasz główny sponsor nie chciał mu dać pieniędzy. Janie, gdzie jesteś? 17. O, Jarosław Rzepecki, Polak. Jest, cześć mordo, co tam u ciebie? Nie zatrudnię cię do mojego teamu, bo jesteś beznadziejny. Ale cześć, widzicie, Polaka znalazłem. No? I to on jest jako jedyny Polak w tej grze. Później w następnych częściach chyba nie ma Polaka. To jest dyskryminacja. Co tam nam to przeszkadza? Ważne, że w jednej z najlepszych części, inaczej pierwszej części jesteśmy. No. No i przy okazji ja. Też. I'm from Poland. Wow, Bączek. Bączek, Bączek, mordę. Zobaczmy, jak tam za kierownicy. No, ładnie, widać troszeczkę. Wow! 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 Sorry was bardzo. Powiem, myślałem, że to nadal jest ten zwykły skręt, a nie... trasa B. Rodzaj B tej trasy. Sorry, nie chciałem tak... aż tak uderzyć. Nie chciałem być aż tak chamski. Dobra. Best of British sausage! Sausages. Albo sausage. Jak to chce, może tak mówić. Aha. Fischer, jadę do ciebie! Może nie za szybko, może nie za wolno. Ale i tak cię znajdę i dogonię! To było głupie. Dobra, drugie okrążenie. Pierwsza pozycja już jest na 20 kierowców. No. Dobrze, się na chwilę zatrzymałem i zastanowiłem nad tym, co chciałem powiedzieć. 20 kierowców. O, a ja na czele. No i teraz musimy przyhamować, bo tak się powinno przyhamować. Przejechać i takim oto sposobem. Łatwo wyjść z zakręt. Wyjść z zakrętu. Nawet czasami nie chce mi się... O Jezu. Jedź, 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 jedź. Myślałem, że zwolni. I będzie się bał koło mnie przejechać. Tak, bo na niższych poziomach trudności, jak się właśnie tak zrobimy, taki poślizg będziemy mieli. To jest Best of British Bacon. Będziemy mieli taki poślizg, to komputer boi się koło nas przyjechać, boi się, że wjedziemy w niego i praktycznie można go zatrzymać. Poczekać, niech się zbierze większa grupka, on później będzie zatrzymywał, a ja po prostu odjadę sobie z 3-sekundowym odstępem. A no skoro była już taka jedna wpadka, taki mocny poślizg, to teraz trzeba uważać. Jak tam z boku się trzyma? O, w piksel wjeżdżasz, widzę. No to tylko mały niedorobek gry, który w żadnym wypadku nie przeszkadza w graniu. Ostatni, przedostatni zakręt. O, tak przyjemny dzisiaj dzionek jest, co? Może nie dla niektórych nie, ale... jest fajny. Dobra, wygrałem. To już koniec? Skończyłem. Koniec na ten odcinek. Czyżby to byłby koniec?
Chyba tak. Tak. Koniec. Naprawdę wygrałem? Nie wierzę. O, Firestone chyba jest fajnym sponsorem. Będzie dla nas fajnym sponsorem. Sprawdźmy sobie. Złóżmy na tym pierwszym. Firestone. Ła! 7,5 koła. Dobra, a ile to mi daje? 3750. No to zmieniamy teraz na głównego sponsora Firestone'a. To jest Major sponsor, więc on płaci jeszcze podwójnie, więc będę dostawał 15 koła. Więc muszę za każdym razem teraz być już pierwszy. A czy chcemy zostawiać naszego kochanego sponsora Lucas Oil? Myślę, że hajsu to się nie różni, no Intercup. Dobra, może być Lucas, żeby nie było. Następnym wyścigiem będzie teraz Turning Cars. Ale to zobaczycie oczywiście już w następnym odcinku, więc dzięki, że byliście dzisiaj ze mną, oglądaliście odcinek. Mam nadzieję, że zostawiliście już łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrypcję. No i do następnego razu, trzymajcie się. Cześć!